Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wikiem Halo i kontynuujemy naszą przygodę z Halo Reach w misji Exodus. Jesteśmy na terenie Nowej Aleksandrii, przedzieranie się przez przez hordy obcych i ograniczone zasoby mamy za sobą, pozostało jeszcze więcej hord obcych. W tej chwili dołączyliśmy do oddziału żołnierzy, mamy trochę ciężkiego sprzętu, więc może się zacząć standardowa halosowa rozwałka. I mam całe dwa naboje do bazuki, super. No i wybór. Młot, bazuka, czy coś normalnego? Rozsądek podpowiada, żeby coś normalnego, więc z czymś normalnym pójdzie, udamy się dalej, podziwiając widoki. I mgłę, która ma zamaskować niedociągnięcia ograniczenia konsoli. Dorywam się do jetpacka. No i tu z oddziałem się udajemy w atak na pozycję Covenantów. Dobra, jak się tym lata? Mniej więcej tak. Ale fajnie, ja też tak umiem. Siu. Obcy latają nam nad głowami, my się musimy udać aż tam, daleko. No to co, kic? I jeszcze aż... No stary, gdzie? Aż tam, może być. I sięgnę. Jest. No to czas naszykować łebki. I celować między tarczą. Ach. Ty czekaj. Bam. To było blisko. Dobra, koledzy poszli jakoś na górę. My się do nich dołączymy schodami. I szaleje jakiś dziad. Stój. Ach, celność. No dobra, ale w miotaniu granatu plazmowym wygrałem. No chodź tu. Pierdut. O, ten Spartanin ma młot na plecach. Zaatakuje go w wąskim korytarzu. Dobra, skupienie. Baś. I latają. Ba. O, żołnierz dostał. Zostało ich trzech. Wszyscy wleźli gdzieś na górę. O, kolejny dostał. No, skończył pewnie jak wszyscy, z którymi miałem do czynienia w tym let's playu, no ale... Bach. O, czyżby coś mi wybuchło? Niespodzianka. Aha, i odtąd zaczynamy. No, to jest nieciekawe miejsce, no ale... To, na czym stanęliśmy? Wystaw łepek. Ty się odsłoń tarczą. No i podchodzimy. Pamiętając o dupku z bazuką. A masz. O, cześć. Właśnie o to je mówiłem. Dobra. Wstrzymać wody. Aaaa, pierdut! Ten jeden, który mi wyszedł, to musiałby być ty. To gdzie był ten checkpoint? Ach, znowu tutaj. O Boże, poszedłem na wojnę, Spartanie idą do mnie, boję się. No dobra, próba trzecia. Kic. Yeah. I co? Bach! Wszyscy trzej. O nie. Zdechnij. Dobrze. Dobry kosmit. Yeah. Nie? Siedź. Nie podchodź. Uff. No i co? I to było na tyle. Ach, pancerz.
A kurwa. Nie wiem czemu mi nagle jakieś osiągnięcia wyskakuje. Przeszedłem tego już 4 razy, no ale powiedzmy, że za to też są osiągnięcia. Pierdol po łebku. Dobra, gdzieś tu zostawiłem DMR-kę. Gdzieś w tym miejscu. O, leży. Tu gdzie ją zostawiłem. O, kolega poleciał, nie wiem czy widzieliście. No, wspinamy się coraz wyżej, jeszcze wyżej. Bach, dobra. Piękna seria headshotów, czasami się udaje. No i cały oddział szlak trafił. Ohoho, granatniki. Wycofamy się, złapiemy oddech. Nie, nie. Oczywiście ten granat jest. Łebek jest. No i co, ty zostałeś? Nie, nie ma nikogo. Tak mi się zdawało, że ktoś tu jeszcze na mnie dybie. Koledzy! Jakaś znajoma twarz. No i dalej wspinamy się. Na samą górę. Oho, ho. Lecimy, lecimy. Aż tam. Przydały się jakieś wskaźniki, kurczę, te nowoczesne gry, nie wiadomo gdzie iść. O. Zagadka rozwiązana. Wyżej się nie da. O, dzięki Bogu, ktoś mi pokazał. Tutaj, debilu. No, skracamy. No i cześć chłopaki, co słychać? Poradziliśmy sobie z obcymi, nie? Kupa cywili. Trudny wybór. Efektywnie czy ekonomicznie? Cześć. Przypierdzielić wam mogę ja. Ohoho, coś mnie tutaj smaży. A co mi tam? Aj. O, no chyba dostał. Chyba nawet dostał. No, to się udaje tylko raz. Dwa razy. Co my tu mieliśmy jeszcze do wyboru? Nie będę przecież pustych magazynków nosił. Zaraz, zaraz. Nie, z tym nie pójdziemy. Nie ma mowy. O, mało, mało. Przeładuj. Jeszcze raz, do pełna. Zatankowany, możemy iść. Łebek? Jest łebek. No i dobra, przyczajamy się chłopaki. Osłaniamy się nawzajem. A potem ja wszystko zabiję. Prostej drogi chyba nie ma. To co? Trzeba podchodzić powoli. I
Był tam, widziałem. Za daleko. I znowu on. Gdzie był checkpoint? Boże, daj mi checkpointa. O, przed wymianą uzbrojenia. Ła, smaga mnie coś. Dobra, teraz nie pomylić. Shotguna chcemy i DMR-kę. I tego, co smaga, trzeba dorwać. No, roznosimy ich. Cywile na pierwszą linię. Widziałem cię, cwaniaku. Jeden headshot, drugi, trzeci. Jeden headshot, drugi, trzeci, czwarty. O, kolejny łepek, super. Bach. No, i pokaż, co tu miałeś za dziadostwo. Ach, stary numer, dałem się nabrać. I teraz uwaga, skupienie. Gdzieś tu jest dziad z młotem. No pokaż się. Wystaw troszkę. Au, au. Przegrzewa się. Taka dobra technologia, nie można przez 10 sekund strzelać. Kurczę, coraz nas więcej się robi. Zaczynałem misję sam, potem nas było dwóch. To jest w ogóle cała chmara. Jak dobrze pójdzie, to może kogoś doprowadzę do końca. Gadnij, głup. Trzeba uważać na bruta z góry. Gdzieś tu jakieś schody by się przydały, żeby ich okrążyć. Żeby wejść tak niepostrzeżenie na ich tyły. No nie ruszaj się przez chwilkę. Jeden headshot. Drugi, trzeci. I jeszcze raz. Jeszcze raz. Łepek. Pięknie. Czyżby mi coś smagało? Jesteś! Bliżej niż myślę. Więcej, więcej. Fajna broń, potrafi zabić grunta. Pojedynczego. Sekundę. No i co tam? Nie damy się. Ej, no grunty was powstrzymały, co jest? Bach, bach, dobra, grunt z bazuchą, to już rozumiem. Przyrżnij mu, po garbie. Okej. No, zwiększają się metry nad poziomem morza. Ohoho. Nie ma to jak refleks Spartanina. Pip, 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 uwaga, nerwy. Jeb. Przyspawany. Ten zdjęty. A, jeszcze paru jest. Dobra. Bazuka, mocny pancerz. Może sprawić kłopoty. Dobra, spokojnie. Nie dać się trafić. Tańczyć między rakietami. A, jeszcze młot. Super.
Kurczę, komplet chyba mamy. W takim razie. O, rozdzielcie się, tak, tak. Dobra. I tamten, gdzie jest tamten? Tym wielkim zielonym latającym. Nie ma pancerza, panowie, dorwać go. Nie ma pancerza i nie ma gościa. Dobrze. Jakaś broń. Cokolwiek. Żeby nie iść z pustymi łapami. Zdjęty. O, działka. Jep, 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 jep. Plazma. I aby trafić. Idź, idź, przeszkadzasz mi. O, szyba. Nie widzą mnie za niej. Chodź, że trafiłem, jak cholera. Ani jednym, ani drugim. Dobrze, to co? Normalnymi nudnymi granatami będziemy rzucać. Które się odbiją, a które i tak go rozwalą. Dobrze. No i co, ewakuujemy ludność, ewakuujemy siebie. I za chwilę czeka nas ostatni etap tej przeprawy w Exodusie. No. Przyziemili idealnie. O, mogę sobie zasiąść. To was nie chcę tutaj. Dobra, a wy sobie tam siedźcie. Kogo wy obchodzicie w sumie? Powinienem zostać zegarmistrzem. Na wolne tłumaczenie następnego rozdziału misji. No dobra, cywile w sumie zgarnięci. Nudny etap tej misji za nami. Może w końcu zacznie się coś dziać. O, rozwalić coś. Za długo siedzę w miejscu. Muszę na mnie nosić. O, nie ma go. O, zdjęta tarcza, zdjęty grunt. I kolejny pasz kary. Nie, obrońcie się. Uciekaj od niego. A, jest, ocaliłem im życie. Więcej tych banshich. Sergeant Major, coś tam, coś tam. No i spójrzmy na to miejsce, gdzie będziemy za chwilę toczyć boje. Czołgi. Warthog i kontraczołgi. W świecie Halo to ma sens. Bach. Śmierdzę. Spadaj. No, gdzieś już widzę tę zatoczkę. Ta. To ta miejscówka. To chyba też można Firefighta grać. No, to my będziemy powoli tutaj przyziemiać. To był... Efektowne skrypty. W 2010 roku musiał być wszędzie. To my się będziemy żegnać w 9 części Let's Playa z Halo Reach. Za chwilę przenosimy się do 10 i kończymy z misją Exodus w Nowej Aleksandrii. No, gdzieś tutaj ja sobie wysiądę. No już ostatni. Dobra, ja tu wysiadam. Na razie.